Wojcie, mała prezentacja zawodników zespołu, którzy za moment zagrają zawody. Kończąca tylko mężczyzn i wodni i rodami. I na
Dzień dobry.
zatrzymany blokiem Sławek Jurkiewicz. Mecz z Bartkiem Cetyna Częstochowa przechodzi do historii. Witam Państwa. Wygraliśmy dzisiaj spotkanie, które tak naprawdę było trudnym spotkaniem dla nas. I dobrze przystąpiliśmy do tego meczu skoncentrowani, tylko że coś nie funkcjonowało w naszym zespole przez pierwsze dwa sety. Kolejny raz chyba potwierdza się to, że ta nasza liga jest nieobliczalna. Każdy może z każdym wygrać. Dzisiaj Fart był blisko, żeby nas pokonać. Cieszę się, że zespół grał do końca, bo mieliśmy naprawdę dzisiaj problemy. Gratuluję na ręce Dawida. Składam gratulacje przeciwnikowi za dzisiejsze zwycięstwo. Z naszej perspektywy powtórzyło się bardzo, bardzo podobne spotkanie do tego w Warszawie, gdzie tak naprawdę przed meczem się cieszyli z punktu, a po meczu jesteśmy smutni i jesteśmy zadowoleni, bo była szansa na zdobycie większej puli. Zamykamy drugą rundę, kończymy 18 spotkanie i myślę, że możemy z podniesioną głową przystąpić do drugiej fazy, bo życzyłbym sobie, żeby na koniec sezonu to miejsce zachować, które mamy dzisiaj. Mimo porażki myślę, że nie możemy być bardzo smutni, bo w sobotę mamy już kolejne spotkanie. Dziękuję. No ja chcę generalnie to rozdzielić na takie dwa momenty. W pierwszym to są pierwsze dwa sety, gdzie mieliśmy bardzo duże problemy w pierwszej akcji, zdobyć punkty i bardzo dużo zepsutych zagrywek, łatwych zagrywek. Także po prostu nie da grać z nikim w puzzlize. Także ja naprawdę jestem szczęśliwy i bardzo mi cieszy ta zespołowość, która później przyniosła owoce i konkretnie naprawdę gra Piotra Nowakowskiego i później prowadzenie gry przez Fabiana, bo naprawdę dzisiaj z takiego ciężkiego okresu wyszedł sam i pokazał, że nawet z takiego trudnego momentu może się udać wygrać. Tyle trener Marek Karzec. Bardzo proszę, Darku, twoje uwagi do dzisiejszego spotkania. Oczywiście chciałem pogratulować trenerowi i całemu zespołowi z Częstochowy, bo wygrał w dniu dzisiejszym zasłużenie. Walczyliśmy, nie mogę powiedzieć, że nie próbowaliśmy, nie walczyliśmy, ale natomiast brakowało takiej wiary, że możemy to wygrać. I tutaj walka była, ale nie było aż takiego zacięcia, żeby powalczyć do końca o to zwycięstwo. Natomiast mnie martwi najbardziej to, że robimy odprawy, dajemy jakieś uwagi i tak na dobrą sprawę Piotrek Nowakowski zagrał bardzo dobre spotkanie, ale też w dużej mierze to my żeśmy go wypromowali na tego najlepszego zawodnika. Ta liczba bloków, która jest po stronie Częstochowy 21, po stronie Piotrka 9, świadczy o tym, że to kompletnie nie zostało zrealizowane. I tutaj jest problem, bo naprawdę zespół Częstochowy przez pierwsze dwa sety nie grał tego, co naprawdę potrafi. I tutaj zabrakło z naszej strony konsekwencji, żeby ten mecz wygrać.